Dzień dobry Państwu. Marek Jurgowiak, Katedra Biochemii Klinicznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Tematem dzisiejszego spotkania są choroby mitochondrialne. Rozpoczynamy 31. edycję cyklu Medyczna Środa w czasie wyjątkowym, bo w czasie schyłku, miejmy nadzieję, pandemii koronawirusowej, ale jednocześnie kilka dni temu rozpoczęły się działania wojenne za naszą. Wschodnią granicą. Czas szczególny, ale przejdźmy do dzisiejszego tematu: choroby mitochondrialne. Oczywiście, proszę Państwa, rozpoznanie patomechanizmu każdej choroby wiąże się z tym, że uzyskujemy możliwość nie tylko podjęcia działań związanych z diagnostyką co jest bardzo ważne terapią, ale co chyba najważniejsze w świecie, kiedy medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną prewencyjną, podjęcie działań profilaktycznych, czyli rozpoznanie patomechanizmu każdej choroby pozwala nam na profilaktykę, na dbałość o nasze zdrowie. Oczywiście wtedy, kiedy choroba się rozwija, interweniujemy. Dzięki olbrzymiej wiedzy, jaką dzisiaj medycyna i nauki podstawowe wnoszą w Poznanie przez nas wrogów, jakimi są wszelakie choroby. Należą do nich choroby mitochondrialne, o których dzisiaj mowa. Proszę Państwa, kiedy na świecie, kiedy w atmosferze ziemskiej pojawił się tlen, nastąpiła Presja selekcyjna w kierunku wykorzystania tego tlenu przez organizmy żyjące wówczas na Ziemi. Nawet mówi się o tym, że wzrost stężenia tlenu w atmosferze ziemskiej było jedną z największych katastrof ekologicznych. To spowodowało masowe ginięcie organizmów anaerobowych, czyli beztlenowych, na rzecz rozwoju. Organizmów tlenowych. Organizmy zaczęły w coraz większym stopniu wykorzystywać tlen. Wytworem takiej ewolucji jesteśmy również my Kla jesteśmy klasycznymi organizmami aerobowymi które wykorzystują tlen w swoim metabolizmie. Jak wszyscy wiemy, tlen jest niezbędnym warunkiem naszego życia. Jednocześnie oddychanie tlenowe, wydajne energetycznie bardziej wydajne energetycznie niż oddychanie beztlenowe. Pozwoliło też na ewolucję organizmów żywych, pojawiły się organizmy wielokomórkowe, aż wreszcie tak wysoce złożone, skomplikowane, jak organizmy, wszystkie organizmy wyższe, w tym nasz organizm ludzki gatunku Homo sapiens. A więc tlen jest warunkiem życia, a jednocześnie, proszę Państwa, w komórkach, które. Budują organizmy, organizmy aerobowe, zostały wykształcone mechanizmy, które pozwoliły na wykorzystanie tlenu właśnie w celu produkcji energii. I każda taka komórka, jak widzimy tutaj na załączonym slajdzie, wyposażona jest w specyficzne organella, jakimi są mitochondria komórkowe. Tutaj widzimy w punkcie dziewiątym te szczególne organella mitochondria konsumują największą ilość tlenu jeśli chodzi o zużycie tlenu przez komórkę to w mitochondriach przebiegają procesy zwane łańcuchem oddechowym tu wytwarzana jest energia w postaci ATP adenozyno trifosforanu przy okazji tak dodajmy bo to nam się przyda do dalszej części wykładu wykorzystanie tlenu przez mitochondria generuje również Wytwarzanie w tych organellach szczególnych form tlenu, jakimi są reaktywne formy tlenowe, w tym wolne rodniki tlenowe, które zarówno wykorzystujemy w przebiegu metabolizmu, jak i mogą być wysoce toksycznymi dla naszych komórek i naszego organizmu. A zatem mamy wyspecjalizowane organella, jakimi są mitochondria, organella, które służą przemianom tlenowym. W naszych komórkach. Mitochondria zatem dostarczają naszym komórkom i naszemu organizmowi życiodajnej energii, decydują tym samym o naszym być albo nie być, a jednocześnie za tę wygodę oddychania tlenem płacimy wysoką cenę, jaką są powstające z tego tlenu, wspomniane wcześniej, reaktywne formy tlenu i wolne rodniki tlenowe. Funkcje mitochondrów są jednak proszę państwa bardziej rozległe niż tylko udział w procesach oddechowych. W mitochondriach nie tylko powstaje energia w postaci ATP, więc tu zachodzi wytwarzanie ATP na drodze fosforylacji oksydacyjnej, ale zwróćmy uwagę na fakt, że w mitochondriach zachodzi szereg innych procesów biochemicznych, procesów życiowych, takich jak cykl kwasów trikarboksylowych, betaoksydacja kwasów tłuszczowych. Tu zachodzą pierwsze etapy glukoneogenezy. Czyli syntezy glukozy w wątrobie i w nerkach, pierwsze etapy cyklu ornitynowego w wątrobie, niektóre reakcje steroidogenezy. E, tutaj ma miejsce, mają miejsce procesy utrzymujące jonu wapnia. E, tu zachodzi również inicjacja procesów apoptozy. apoptozy, o której sporo mówiliśmy na jednym e, z poprzednich wykładów. Jednocześnie e, te same organella, otóż mitochondria są głównym, głównym wytwórcą reaktywnych form tlenu w naszych komórkach, a więc są to struktury, są to organella, które pełnią różnorodne funkcje. Jest ich w naszych komórkach sporo, bo od 6 do 15% objętości komórki, jak tutaj zaznaczyłem, stanowią właśnie mitochondria. Ich ilość, ich zawartość w komórkach zależy od charakteru komórki, od jej typu, od tempa metabolizmu, jakie, jaki w tej komórce ma miejsca. Więc większą liczbę mitochondriów będą miały te komórki, które zużywają większą ilość tlenu, te, które prowadzą bardziej intensywny metabolizm. Na przykład komórki wątrobowe będą bardzo zasobne czyli hepatocyty w mitochondrii, a już mniej zasobne będą na przykład uśpione, niedzielące się, czyli o niskim poziomie metabolizmu, limfocyty. A więc szczególne organella komórkowe, w których rozwinę ten wątek za chwilę, mamy ukrytych też część naszych genów, więc organella... Jakimi są mitochondria, przechowują w swoim wnętrzu część naszego genomu. Co jest ciekawe, ale do tego genomu za chwilkę przejdę, bowiem to będzie ważny wątek w tej opowieści o chorobach mitochondrialnych. W roku 1960 dwaj szwedzcy badacze, Luft i Ernster, mamy jednego z nich, na zdjęciu. Otóż Luf i Ernster, pracujący wówczas w Sztokholmie w 1960 roku, opisali pierwszy przypadek choroby określonej jako choroba mitochondrialna. Opiekowali się wówczas pacjentką o y, niezwykłym przebiegu choroby i y, y, w przebłysku geniuszu y, y, wysunęli taką koncepcję, że Przyczyną e, choroby, jaką obserwują, są zaburzenia w funkcji mitochondriów. Pobrane bioptaty z mięśni potwierdziły e, to przypuszczenie badaczy. Okazało się, że mitochondria tej pacjentki mają zaburzoną strukturę, i była to taka pierwsza obserwacja choroby określonej jako choroba mitochondrialna. Tu mamy taki ciekawy przykład artykułu podsumowującego. 30 lat badań nad mitochondriami, to był rok 90. Proszę Państwa, dzisiaj mamy rok 2022. Mija 60 lat od opisu pierwszego przypadku pacjentki z chorobą mitochondrialną. 60 lat badań nad mitochondriami i chorobami mitochondrialnymi, a wciąż wiemy na tyle za mało o chorobach mitochondrialnych, żeby te choroby skutecznie diagnozować, leczyć i prowadzić działania profilaktyczne, czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić poniżej jedna z pierwszych pu publikacji Ernstera Lufta z czasopisma Nature to był rok 60 więc to był jeszcze czas kiedy nic świat nauki nie wiedział o genomie mitochondrialnym jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy że w mitochondriach ukryte są Nasze geny. A zaburzenia funkcji mitochondriów wiążą się, proszę Państwa, z chorobami o bardzo złożonej, często niewyjaśnionej do końca etiologii, są to choroby metaboliczne, w tym na przykład cukrzyca, choroby nowotworowe, neurodegeneracyjne, choroby psychiczne. Zaburzona funkcja mitochondriów jest, bardzo, jest brana również pod uwagę jako jeden z ważnych czynników w procesach starzenia organizmów. A więc w Tą pulę chorób mitochondrialnych, jak widzimy, włączamy szereg chorób, których nazwy doskonale znamy, cukrzyca, prawda, czy, czy choroby nowotworowe, ale choroby mitochondrialne to... Przede wszystkim tak zwane klasyczne choroby mitochondrialne, dotykające szczególnie układu nerwowego, układu mięśniowego, choroby, o których będziemy za chwilę mówić, np. neuropatia nerwu wzrokowego Leibera, różnego typu miopatie, encefalopatie czy encefalomio... Patie. Dla przypomnienia tylko króciutko, bo to jest bardzo istotne dla naszych dalszych rozważań, co to jest ten łańcuch oddechowy, który funkcjonuje w mitochondriach? Otóż te organella, które odpowiadają za oddychanie komórkowe, za wytwarzanie energii, w błonach wewnętrznych mają wbudowany taki system białek określany jako Łańcuch oddechowy, tutaj zachodzi transport elektronów przez poszczególne składniki tego i poszczególne kompleksy tegoż łańcucha, kompleks pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i kompleks piąty, czyli układ enzymatyczny syntazy ATP. <śmiech> <śmiech> Efektem pracy jest oczywiście takiego łańcucha oddechowego, jest ostatecznie, proszę Państwa, wytworzenie różnicy stężeń protonów po obu stronach błony wewnętrznej mitochondrialnej i wynikający z tego potencjał wewnętrznej błony. To, to stanowi siłę protonomotoryczną, która jest wykorzystywana przez wspomniany enzym, czyli syntaza ATP do fosforylacji ADP i w ten sposób powstaje energia w postaci tego związku chemicznego, doskonale wszystkim znanego, jakim jest ATP, adenozyno-tri-fosforan. Te kompleksy białkowe łańcucha oddechowego, co ciekawe, wspomniałem tutaj o genach ukrytych w mitochondriach, to są kompleksy białkowe to są białka, kodowane częściowo i powstające właśnie w mitochondriach, a częściowo kodowane i powstające poza mitochondriami, czyli kodowane w genomie jądrowym. Zwracam na to uwagę, ponieważ nasze geny, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ukryte są w jądrach komórkowych. To jest 25 do 30 tysięcy genów, ale wspomniałem tu, że same mitochondria zawierają genom, o którym jeszcze dwa słowa za chwilę powiem. To jest 37 genów. I szereg z nich koduje właśnie białka łańcucha oddechowego, co już rozumiemy, czyni dosyć skomplikowanymi choroby mitochondrialne, ponieważ zaburzenia mitochondrów mogą wynikać, zaburzenia pracy mitochondrów mogą wynikać częściowo z, z defektów. Funkcjonowania genów jądrowych, jak i defektów funkcjonowania genomu mitochondrialnego. Przyjrzyjmy się tutaj, proszę Państwa, na przykład kompleks pierwszy łańcuchu oddechowego, ciekawa rzecz, aż 46 białek, 46 podjednostek tego kompleksu jest kodowanych w jądrze komórkowym, a tylko 7 jest kodowanych przez mitochondrialny DNA, czyli genom samego organellum, w którym te białka. Funkcjonują. To też powoduje, że białka wytwarzane, kodowane przez genom jądrowy, wytwarzane na terenie cytoplazmy, komórki muszą być inkorporowane do wnętrza mitochondriów tych szczególnych, wyjątkowych organeli. Tutaj widzimy takie mitochondrium z kompleksami właśnie łańcucha oddechowego wbudowanymi wewnętrzną błonę mitochondrialną. Przy okazji widzimy, że. Temu przeskokowi elektronów przez poszczególne kompleksy łańcucha oddechowego towarzyszyć może wypływ elektronów tak zwany wyciek elektronu, które uderzając w cząsteczkę tlenu, redukują cząsteczkę tlenu, powodują wytwarzanie wolnych rodników tlenowych. Tu widzimy anionorodnik ponadtlenkowy, co może się przyczyniać do reakcji dalej prowadzących do wytworzenia dużych ilości wolnych rodników. Przypomina mitochondria... To największy producent wolnych rodników w naszych komórkach, co jest nie bez znaczenia w kontekście tej całej naszej dzisiejszej opowieści o chorobach y, mitochondrialnych. Mitochondria, mitochondria to zresztą. No, każde organellum jest szczególne, ale te wydają się być w sposób wyjątkowy. Szczególne, ponieważ mitochondria mają nawet zdolność do podziału, do, do podziału przez podział poprzeczny, niezależnie od podziału komórki macierzystej, czyli mitochondria mają zdolność namnażania się, niezależnie od oddzielenia się komórek. Taka jest też geneza mitochondriów, że one przekazywane są z komórki do komórki poprzez fakt, że są powielane. Mało tego posiadają własny DNA, własny mitochondrialny DNA, a obecność mitochondrialnego DNA odkryta została dopiero w 1963 roku. Przecież na początku lat 50., 53-4 rok, Watson i Crick odkrywają strukturę helikalną DNA. A dopiero 10 lat później dowiadujemy się, że w mitochondriach mamy również DNA ukryty, tak zwany mitochondrialny DNA, nośnik naszych genów. Przypominam: 37 genów, 37 sztuk genów ukrytych jest w genomie mitochondrialnym, a każde mitochondrium może zawierać kilka cząsteczek mitochondrialnego DNA od 2 do 10 cząsteczek więc to powoduje też jakby złożoność zjawiska, o którym mówimy. Jeżeli w każdej komórce mogą być obecne setki mitochondriów, a każdy mitochondrium może zawierać nawet do dziesięciu cząsteczek niosących geny mitochondrialne, to to powoduje, że no złożony obraz tutaj uzyskujemy tej genetyki mitochondrialnej, a tym samym patomechanizmu chorób, o których mówimy, czyli chorób mitochondrialnych. Sama cząsteczka mitochondrialnego DNA, jest niewielką cząsteczką, bo to jest 16,5 tysiąca par zasad, 16569 par nukleotydów budujących taką cząsteczkę mitochondrialnego DNA. Tutaj widzimy zresztą taki schemat genomu mitochondrialnego. Jest to kol koliście zamknięta cząsteczka jako żywo przypominająca geno genofor bakteryjny. Zresztą. Same mitochondria nieco przypominają takie struktury bakteryjne, komórki bakteryjne, bo dzielą się w sposób poprzeczny, bo mają podobne białka w swoim wnętrzu, bo mają genom taki, a nie inny przypominający genofory bakteryjne. Zresztą przypomnę, że endosymbiotyczna teoria pochodzenia mitochondriów mówi, że w początkach historii życia ziemskiego prymitywne bakterie zostały zainkorporowane do. Pierwszych tych prymitywnych jeszcze komórek eukariotycznych, z których my jesteśmy zbudowani i to te takie prymitywne bakterie przekształciły się w mitochondria, które do dzisiaj funkcjonują w naszych komórkach, także w każdej naszej komórce, w komórce naszego ciała. I tutaj mamy taki genom mitochondrialny, owe 37 genów rozlokowanych w całej cząsteczce mitochondrialnego DNA. Co ciekawe, w tej cząsteczce genomu mitochondrialnego nie ma żadnych przerw, nie ma żadnych sekwencji intronowych, więc wszystkie geny są stale aktywne. Taka cząsteczka genomu mitochondrialnego, dlatego też łatwiej ulega uszkodzeniom. Szacuje się, że nawet 16-krotnie intensywniej uszkadzany jest DNA mitochondrialny w porównaniu do DNA, jądrowego naszych komórek. Działają owszem w mitochondriach również systemy naprawy DNA, BER i NER, ale te systemy naprawcze mniej skutecznie usuwają błędy z genomu mitochondrialnego niż te same systemy działające w jądrach komórkowych. Jeszcze raz genom mitochondrialny, właśnie owa koliście zamknięta cząsteczka, poszczególne geny kompleksów łańcucha oddechowego, cząsteczek RNA, jak tutaj widzimy, Zatem rozpoznaliśmy dosyć dokładnie genom mitochondrialny. Znamy lokalizację wszystkich genów, znamy właściwości tej cząsteczki, znamy strukturę, funkcjonowanie mitochondriów, a jakże mało mimo tego wiemy na temat chorób mitochondrialnych bohaterów dzisiejszego. Spotkania. Tu należy też od razu podkreślić, że produktem ubocznym pracy mitochondriów są właśnie wspomniane wcześniej wolne rodniki tlenowe, których największa ilość powstaje właśnie w mitochondriach. Wolne rodniki nasze komórki wykorzystują w różnych celach metabolicznych. Zresztą też my wolne rodniki w, w terapii niejako wykorzystujemy, na przykład wolny rodnik, jakim jest tlenek azotu jest bardzo przydatnym w naszym organizmie. Bo na przykład reguluje ciśnienie krwi. Także erekcja męska, na przykład, wyzwalana jest dzięki tlenkowi azotu, tej wolnorodnikowej cząsteczce. A zatem wolnorodniki mają szereg działań fizjologicznych pozytywnych, ale w nadmiarze produkowane. A w mitochondriach powstaje ich bardzo duże, bardzo duże ilości, mogą przyczyniać się do rozwoju stanu, który określamy jako stan stresu oksydacyjnego, szoku tlenowego, który może być niekorzystny dla naszych komórek i też ma duży związek z, właśnie ze z, z opisywanymi tutaj chorobami mitochondrialnymi. Zresztą, proszę Państwa, w pewnych badaniach przeprowadzonych na szczurach, które tutaj cytuję pod ryciną, pod ryciną e, zaobserwowano, że Szybkość uwalniania nadtlenków przez mitochondrię jest u szczurów półtora rocznych o jedną trzecią większa niż u 3 miesięcznych. To wynika ze spadku aktywności jednego z enzymów oksydazy cytochromowej w kompleksie czwartym łańcucha oddechowego w stosunku do aktywności tych wcześniejszych kompleksów pierwszego, trzeciego, co powoduje nadprodukcję wolnych rodników tlenowych. I tutaj tę sytuację. Widzimy, czyli w łańcuchu oddechowym powstaje anion na wskutek wycieku elektronów z łańcucha oddechowego powstaje anionorodnik ponadtlenkowy, ten jest źródłem natlenku wodoru. Natlenek wodoru może być źródłem rodnika hydroksylowego, co przyczynia się do rozwoju stresu oksydacyjnego, to może skutkować licznymi mutacjami w obrębie genów genomu mitochondrialnego. Przecież Tkwiącego w sąsiedztwie działającego łańcucha oddechowego, więc DNA mitochondrialne, nasze geny mitochondrialne, w sposób bardzo łatwy mogą być uszkadzane przez wolne rodniki, ale te wolne rodniki mogą też wyciekać z mitochondriów, być przyczyną uszkodzeń genomu jądrowego. Jak widzimy, to może się przyczyniać i do apoptozy komórek, do śmierci komórek, ale i do zmian różnych niekorzystnych, patologicznych, związanych z rozwojem szeregu chorób. Ale również jest to jeden z ważnych czynników w procesach starzenia, jak tutaj widzimy. Stres oksydacyjny brany jest dzisiaj pod uwagę jako ważny czynnik starzenia się komórek i organizmu. Człowieka o tym mówi tak zwana wolnorodnikowa teoria starzenia się bardzo eks, eksploatowana mocno przez naukę. W kontekście Zrozumienia chorób mitochondrialnych, bardzo istotna wydaje się ta informacja, również proszę Państwa, mitochondria dziedziczymy prawie wyłącznie po matce. To słowo prawie jest tutaj bardzo ważne, za chwilkę zrozumiemy dlaczego. Mitochondria dziedziczymy prawie wyłącznie po matce, podobnie zatem mutacje mitochondrialnego DNA, wszystkie uszkodzenia mitochondrialnego DNA kojarzone z chorobami mitochondrialnymi będziemy też dziedziczyć w linii matczynej. Dlaczego tak jest? Otóż w jaju znajduje się około 100 tysięcy mitochondriów, a plemnik posiada tylko około 100 sztuk, czyli setki mitochondriów, więc jak się ma te 100 tysięcy do 100 sztuk, więc dominują mitochondria matczyne, w rezultacie tylko jedna, jedna setna procenta, zobaczmy tu, 1 setna procenta mitochondrialnego DNA w naszych komórkach ma pochodzenie ojcowskie, więc nie ma żadnego znaczenia. Poza tym, proszę Państwa, w pierwszych etapach rozwoju zarodka, kiedy jesteśmy tworem kilku rozpoczyna się swoiste polowanie na mitochondria ojcowskie, one są modyfikowane przez białko o nazwie ubikwityna i eliminowane z komórek. Tak, tak jakby naturze zależało na tym, żeby te genomy mitochondrialne męskie nie były dalej. Przekazywane. Więc dziedziczymy geny mitochondrialne i genomy mitochondrialne wyłącznie w linii, w linii matczynej. Wyraźnie widzimy to na tym schemacie. Zresztą, proszę Państwa, plemnik, który wnika do komórki jajowej, zapładnia ją, wnosi swoje mitochondria, wnosi też. Te mitochondria w, w, w dużym stopniu uszkodzone. No, wyobraźmy sobie, że taki plemnik musiał przepłynąć przez drogi rodne kobiety, w górę dróg rodnych kobiety, żeby zapłodnić komórkę jajową. Mitochondria takiego plemnika są tak wyeksploatowane, tak zniszczone, że no, raczej nie nadawałyby się do zasilenia tej puli mitochondriów w powstającym. W powstającym zarodku. A zatem dziedziczymy również wszelkie przypadłości mitochondrialne w linii matczynej. O ile w 1960 roku, za sprawą Lufta i Janstera, pojawiło się pojęcie chorób mitochondrialnych, o tyle dopiero 28 lat później, w roku 1988 roku. Połączono pewne mutacje w genach mitochondrialnych, w genomie mitochondrialnym, właśnie z chorobami mitochondrialnymi. Trzeba było czekać prawie 30 lat na to, żebyśmy. Konkretne mutacje, konkretne uszkodzenia genomu mitochondrialnego zaczęli kojarzyć z chorobami mitochondrialnymi, a to za sprawą Daglasa Wolesa i jego zespołu. Po raz pierwszy wówczas powiązano mutację mitochondrialnego DNA z chorobą, jaką jest dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Leibera, LHON w skrócie. Państwa, jedna z najbardziej znanych chorób mitochondrialnych to właśnie ta, dziedziczna neuropatia nerwów wzrokowego Leibera. Ponieważ nazwy tych chorób są bardzo długie, stosujemy skróty, takie jak tutaj LHON, LON, to jest właśnie neuropatia leiberowska. Choroba odkryta, proszę Państwa, przez Teodora to Leibera. Pod koniec XIX wieku, w 1871, Theodor Leiber opisał atrofię oczną, nazywaną dzisiaj właśnie neuropatią nerwów wzrokowego Leibera, a Wallace opisał mutację 100 lat później, w 1988, mutację 11778, w tej pozycji ulokowaną, tą najpo, najpowszechniej występującą właśnie w przypadku tej. Choroby. Choroba niezwykła, bo powoduje, ujawniając się już około 20 roku życia, yy, yy, ślepnięcie przede wszystkim mężczyzn. Ona się pojawia u mężczyzn, polega na utracie wzroku yy, w centrum pola widzenia na skutek obumierania osiowej części nerwu wzrokowego. Do tej pory opisano. Proszę zobaczyć 60 mutacji punktowych w genach podjednostek łańcucha oddechowego, mutacji kojarzonych z tą jedną chorobą. To jeszcze raz pokazuje złożoność chorób mitochondrialnych. Tu mamy jeden przykład. Neuropatii nerwu wzrokowego i 60 mutacji, czyli 60 typów mutacji, czyli każdy. Każdy pacjent może charakteryzować się innym typem mutacji w obrębie tych genów, które decydują o rozwoju tej neuropatii, więc każdy przypadek jest jakby odrębnym przypadkiem chorobowym. Najpopularniejsze, czy najczęściej występujące, to te właśnie mutacje w, 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 w kompleksie pierwszym łańcucha oddechowego w genach kompleksu pierwszego, w pozycji 11778, zamiana gena A, to są literki kodu genetycznego. I te dalej wymienione dwie mutacje to są najpopularniejsze w tym genie. Zresztą, co ciekawe, minęło dzisiaj 60 lat od opisu dokonanego przez Ernstera i Luft'a. Minęło od opisu. Ponad, od opisu atrofii ocznej ponad 100 lat od wykrycia pierwszych mutacji w roku 88, e, mija już też no, prawie 40 lat, a te choroby są nadal nieuleczalne. Jest jeden lek, e, rakson produkowany przez jedną z firm szwajcarskich, który stosowany jest w leczeniu tej choroby, ale to nie jest leczenie przyczynowe to jest. Wstawianie takiej protezy molekularnej do mitochondrów, jeszcze na koniec to pokażę, która umożliwia łatwiejszy przepływ elektronów przez przenośniki łańcucha oddechowego, co usprawnia pracę mitochondrów i opóźnia rozwój choroby u tych pacjentów, ale nie leczy tych pacjentów. Po prostu pacjent później traci wzrok niż mógłby, gdyby, niż utraciłby, gdyby nie była stosowana terapia tym środkiem, o którym powiedziałem inne choroby mitochondrialne bo to jest nie tylko neuropatia leiberowska to są proszę zobaczyć mioklonalna padaczka zespół kernsaiera barwnikowe zwyrodnienie siatkówki e, miopatia encefalopatia tu jest taka ciekawa choroba zobaczmy długa nazwa miopatia z encefalopatią kwasicą mleczanową incydentami udaropodobnymi melas. Zresztą. Yy, Choroba opisywana u osób w różnym wieku. Był nawet przypadek w Polsce opisywany kobiety, dziewczyny 20-letniej, którą leczono z powodu incydentów udaropodobnych. No ale później okazało się, że to była MELAZ, właśnie ta choroba. Mitochondrialna, wykrycie której nie było łatwe, bo i niełatwa jest do dzisiaj diagnostyka tych chorób mitochondrialnych. A zauważcie Państwo, jak dużo się w internecie też ukazuje materiałów na, na, na temat chorób mitochondrialnych, jakichś szczególnych, też cudownych preparatów, które mają im zapobiegać, czy je, czy je leczyć. No jak widzimy, to nie jest takie proste. To są choroby nadal mało przez nas rozumiane, trudne do diagnozowania, trudne do leczenia, a cóż dopiero prowadzenia działań profilaktycznych, chociażby. Do tych klasycznych chorób yy, mitochondrialnych, tutaj wymienionych, właśnie Melas, Merv, KSS, no zalicza się też na przykład cukrzycę dorosłych typu drugiego, gdzie właśnie uszkodzenia mitochondriów w komórkach wystrzustkowych też bierze się pod uwagę jako ważną przyczynę. Tych schorzeń, czy schorzeń neurodegeneracyjnych, tutaj na przykład choroby, choroby Alzheimera, Huntingtona, stwardnienie zanikowe, boczne, no i same procesy starzenia, dzisiaj też bierze się pod uwagę tak, zwane, tak zwana teoria wolnorodnikowa i mitochondrialna teoria starzenia też bierze pod uwagę fakt uszkodzenia mitochondrów jako ważny czynnik w procesach starzeniowych. Co ciekawe, tutaj, też Jedna z mutacji typowych dla MELAS, to jest ta miopatia z encefalopatią kwasicą mleczanową. Jedna z mutacji typowych dla MELAS, mutacja w pozycji 3, 2, 4, 3, zamiana A na G i najczęstsza mutacja w genomie mitochondrialnym, jest też przyczyną dziedziczonej w linii matczynej cukrzycy, która współistnieje z upośledzeniem słuchu. Jest to zespół MID. Mutacja ta występuje w obszarze genu leucynowego tRNA w genomie. Mitochondrialnego, mitochondrialnym. Ta cukrzyca u pacjentów jest dosyć częsta nosicieli tych, tej, tej, tej mutacji powyżej nawet 85% przypadków jeżeli chodzi o nosicieli tej, tej mutacji. A więc sporo wiemy na temat mutacji genomu mitochondrialnego powiązanych z chorobami mitochondrialnymi, no ale z przykrością trzeba stwierdzić, że nadal mało wiemy o możliwości leczenia tych chorób, a cóż dopiero odpowiedniej diagnostyki czy profilaktyki. Tutaj mamy opis kilku takich jednostek chorobowych, MELAS, smerf i NARPIA, nie będę ich tutaj opisywał, Odsyłam do literatury, można sporo na temat chorób mitochondrialnych znaleźć publikacji. Jeżeli dobrze poszukamy w bazach literaturowych, chociażby w takim czasopiśmie polskojęzycznym jak postępy biochemii. Możemy takie informacje znaleźć. Co ciekawe, tutaj znajduje się też kilka danych dotyczących częstości występowania chorób mito mitochondrialnych, to nad tym się na momencik, na tym się w fragmencie zatrzymamy. Otóż proszę Państwa, ta pierwsza tu wypisana choroba MELAS to jest miopatia mitochondrialna, miopatia, czyli choroba dotyczy mięśni, prawda? to jest tak zwana słabość. Mięśni. Miopatia połączona z encefalopatią tutaj w tym przypadku. Właśnie to jest ta choroba melas, o której przed chwilą nieco więcej mówiliśmy. I okazuje się, że w Europie, w Finlandii takie badania były przeprowadzone. Występuje z częstotliwością 16 przypadków, to jest 16,3, a w Australii 236 przypadków na 100 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o inne choroby, na przykład MERV, to jest 0,25 przypadków na 100 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o NARP tutaj na, na dole yy, opisywany, to jest 0,7 przypadku na 100 tysięcy osób, chociaż dane epidemiolo epidemiologiczne w tych przypadkach są dosyć ograniczone. To pokazuje, że mamy tutaj do czynienia z tak zwanymi chorobami rzadkimi, chorobami rzadkimi, rzadko występującymi, no ale dotykającymi konkretnych pacjentów, więc e, nawet jeżeli to jest tak niewielka liczba przypadków, to jednak każdy z tych przypadków z punktu widzenia medycznego jest bardzo ważnym i Należy czynić wszelkie, wszelkie starania, żeby takim pacjentom pomagać, jeżeli chodzi o wdrażanie odpowiednich terapii, co, jak powiedziałem, jest niezwykle trudne, ale do możliwości diagnozowania i terapii tych chorób jeszcze za moment przejdziemy. To są obrazy tkanki mięśniowej, barwienie różnego typu które pokazują właśnie uszkodzone włókna mięśniowe, zawierające nieprawidłowe. Mitochondria. Tutaj ciekawy obraz z mikroskopu elektronowego, takich rozdętych, uszkodzonych mitochondriów właśnie w tkance mięśniowej pacjenta z chorobą mitochondrialną. Ten schemat z kolei pokazuje, jak liczne jednostki chorobowe włączane są do tej puli. Określane jako choroby mitochondrialne, czyli z jednej strony klasyczne choroby mitochondrialne, zespół kern KSS, syndrom, e, syndrom Alpera, czy zespół Leibera, tutaj e, opisywany szerzej e, przed chwilą, ale i takie przypadłości jak nawracające migreny, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie e, rozsiane. No, i sam proces starzenia, nie będący chorobą, ale będący szczególnym procesem, jeżeli chodzi o naszą ontogenezę, też brany jest pod uwagę czy rozpatrywany jako proces związany z dysfunkcją mitochondrialną. A uszkodzenia mitochondriów mogą skutkować. Niezwykle poważnie w komórkach, domyślamy się, no skoro mitochondria regu regulują szereg procesów biochemicznych, no to to jest oczywiste. Skoro produkują energię, no to ich dysfunkcja będzie prowadziła do deficytów energetycznych, ale mitochondria też, przypominam, regulują proces śmierci komórkowej, proces apoptozy. Zbytnie uszkodzenie mitochondriów może przyczyniać się do nawet apoptozy, czyli programowanej śmierci komórek, co też stanowi bardzo poważny aspekt chorób, o których mówimy. Oczywiście najbardziej wrażliwymi na uszkodzenia mitochondriów i związane z tym dysfunkcje są te komórki, które Konsumują dużą ilość energii. To są komórki tkanki mózgu, rdzenia kręgowego, to są komórki mięśni, yy, także mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, ale też nerki, gruczoły yy, endokrynowe, czyli gruczoły wytwarzające hormony. Więc szczególnie w chorobach mitochondrialnych dotknięte są te tkanki, które konsumują dużą ilość tlenu. Złożoną, złożoność. Chorób mitochondrialnych pokazuje ten schemat. Celowo, celowo Państwu pokazuje ten obrazek, żebyśmy zwrócili uwagę na ten fakt, że zarówno mutacje w genomie mitochondrialnym i konsekwencje tych mutacji, jak i mutacje w genomie jądrowym są w genomie mitochondrialnym i w genomie jądrowym są brane pod uwagę jako czynnik sprawczy Chorób mitochondrialnych, więc jeżeli w genomie jądrowym znajduje się większość genów kodujących białka mitochondrialne, ale i geny kodujące białka mitochondrialne znajdują się w samych mitochondriach, to mutacje w obu genomach mogą przyczyniać się do rozwoju patologii. Mitochondrialnych, więc i z tego powodu bardzo trudnymi do rozpoznania, diagnozowania, zrozumienia, a tym samym możliwości leczenia wydają się być choroby mitochondrialne. Więc powstaje pytanie, czy medycyna zatem jest bezradna wobec chorób mitochondrialnych, czy nie? No, powiedzieliśmy już sobie, że są to choroby rzadkie. Choroby mitochondrialne należą do chorób rzadkich. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie przypadłości mitochondrialne, to można oszacować, że te choroby dotyczą 6 do 17 przypadków na 100 tysięcy osób. Tutaj te dane już pokazują, no, że to są konkretne liczby pacjentów, którzy zapadają na takie choroby. 6 do nawet kilkunastu osób na każde 100 tysięcy. A zatem, czy medycyna jest bezradna, no tu już pokazałem w tym zapisie, że medycyna nie jest całkowicie bezradna, aczkolwiek dużo nam jeszcze brakuje do tego, żeby ogłosić sukces w walce z chorobami mitochondrialnymi. Tutaj jest pokazane, tylko tak na sekundkę to pokażę, nie będziemy tego dokładnie omawiać. Algorytm postępowania, jeżeli chodzi o diagnozowanie chorób mitochondrialnych, oczywiście. Przeprowadza się szczegółowy wywiad z pacjentem, ustala się rodowód, drzewo genealogiczne, badanie przedmiotowe jest prowadzone. No tak jak klasycznie przystępuje się do analizy i badania pacjenta z podejrzeniem właśnie takich chorób genetycznych. Jeżeli występują objawy typowe dla klasycznych zespołów mitochondrialnych, jeżeli występują albo nie występują takie klasyczne objawy, no to postępowanie będzie różne. Jeżeli występują, no to badanie w kierunku określonej mutacji jest przeprowadzane. Jeżeli nie występują typowe objawy dla chorób mitochondrialnych, no to pobiera się bioptat mięśni, czyli bada się, czy uszkodzone są mięśnie, mitochondria w mięśniach, czy, 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 czy są uszkodzone, bada się płyn mózgowo-rdzeniowy itd. Jeżeli w, w, dalej mamy prowadzić badania, no to niezbędne są badania biochemiczne, histochemiczne, ale także badania molekularne, genetyczne już. W, w kierunku konkretnych mutacji, a tych może być bardzo wiele dla poszczególnych jednostek chorobowych. A więc, pewne możliwości diagno diagnozowania mamy, chociaż to są choroby trudne nadal do diagnozowania. A jak mają się. Teraz nasze możliwości terapeutyczne wobec no, te, tego olbrzymiego gmachu wiedzy, jaki zbudowaliśmy wokół chorób mitochondrialnych. No, możliwości terapeutyczne przedstawiają się dosyć mizernie, proszę Państwa. W praktyce klinicznej no, nie zaleca się jakichś szczególnych yy, terapii, z, udzie, z uwagi na to, że no, trudno o jakieś leki, które byłyby skuteczne wobec. Yy, yy, Uszkodzeń genetycznych, czyli mutacji, zaburzeń genetycznych. Zaleca się tutaj aktywność fizyczną. Pacjentom stosuje się leczenie paliatywne, a więc łagodzi się objawy. Interweniuje się farmakologicznie oczywiście, czy chirurgicznie, żeby łagodzić skutki toczącej się choroby. Neutralizuje się toksyczne metabolity, na przykład pochodne właśnie stresu oksydacyjnego ale ze względu na deficyty energetyczne z uwagi na uszkodzone mitochondria stosuje się na przykład jako środki terapeutyczne takie metabolity i kofaktory, jak na przykład koenzym Q10, koenzym Q10 kojarzony z produkcją energii w mitochondriach, ale i wspomniany tutaj idebenon, rakson, jedyny, jedyny lek stosowany w terapii chorób Mitochondrialnych, za chwilkę go jeszcze zobaczymy, L-karnityna, witaminy z grupy B czy witamina C. Chorobom mitochondrialnym towarzyszy ten stres oksydacyjny, więc no, nie dziwimy się, że podaje się pacjentom akceptory elektronów, witaminy E, C czy bursztynian, a więc też inne związki o działaniu antyoksydacyjnym, np. koenzym Q10 tu wspomniany, czy glutation, silny czynnik antyoksydacyjny. Czy możliwa jest terapia genowa? No bo mamy tu do czynienia z chorobami o podłożu genetycznym. Otóż, no, w ogóle terapie genowe to jest zagadnienie ciekawe samo w sobie, pewnie godne, godne opisania w cyklu naszych wykładów. No, są niezwykle trudnymi. Ograniczeniem w tym przypadku a mamy tu do czynienia z mutacjami w mitochondrialnym DNA, jest brak możliwości stabilnej transfekcji takiego genomu mitochondrialnego komórek ssaków. No, sukcesem byłaby możliwość na przykład przesunięcia heteroplazmii w taki sposób, by zmniejszyć liczbę uszkodzonych cząsteczek mitochondrialnego DNA na rzecz tych prawdowych. Heteroplazmia, bo proszę Państwa, w jednej komórce Mogą występować zarówno mitochondria prawidłowe, jak i z uszkodzonym genomem. W obrębie tkanki mogą występować komórki uszkodzone albo nie. I w obrębie organizmu tkanki, które zawierają takie mutacje i nie. I to powoduje, że no zrozumienie niektórych chorób mitochondrialnych jest bardzo. Trudne więc i strategie leczenia tutaj są bardzo trudne do opracowania. Inne strategie, no na przykład pracuje się nad możliwością regulacji biogenezy mitochondriów, modulacji dynamiki sieci mitochondrialnej, regulacji jonów wapnia, w którą zaangażowane są mitochondria. No w warunkach laboratoryjnych uzyskuje się pewną skuteczność takich postępowań, ale w praktyce klinicznej nie znajdują te strategie jakiegoś szerszego zastosowania. Dlatego też tutaj ciekawy jest ten przykład idebenonu, tego leku, o którym wspomniałem. On działa jako transporter elektronów w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym, wspomaga zatem produkcję ATP, inhibując powstawanie wolnych rodników, a tym samym też nadtlenków lipidowych. I proszę zobaczyć, ten idebenon działa jak taka swoista proteza molekularna, wbudowuje się w łańcuch oddechowy, co ułatwia przesuw. Elektronów przez przenośniki łańcucha oddechowego. Zapobiega to wyciekaniu elektronów z, z łańcucha oddechowego i produkcji wolnych rodników. Taka molekularna proteza, która stosowana jest w, w tym. Przypadku, no, jedyny taki stosowany środek, i też jeszcze w sposób ograniczony, bo właściwie wyłącznie wobec jest zatwierdzonym środkiem wobec leczenia neuropatii nerwów wzrokowego Leibera, czyli tej choroby mitochondrialnej Leiberowskiej. A zatem, proszę Państwa, zrozumienie chorób mitochondrialnych, podłoża tych chorób, ich rozwoju, przebiegu jest niezwykle Trudne. Tutaj polecam taki artykuł w sprzed kilku lat, 2016 rok choroby mitochondrialne z postępów biochemii, bo bardzo ładnie ten, ar, ten artykuł wprowadza w tematykę chorób mitochondrialnych, jednocześnie pokazuje te największe trudności, jakie mamy ze zrozumieniem tej grupy e, chorób. I na koniec myślę, że warto. Zawsze klasyka warto cytować. W tym wypadku Noam Chomsky, nieżyjący już myśliciel, coraz mniej myślicieli mamy na tym świecie. Noam Chomsky kiedyś napisał tak: Jak to jest, że wiemy tak mało, biorąc pod uwagę, że zebraliśmy tak wiele danych? I to dotyczy nie tylko chorób mitochondrialnych, to dotyczy też chorób nowotworowych, chorób neurodegeneracyjnych. Dzisiaj nauka zbudowała olbrzymi gmach wiedzy. Mamy tysiące prac badawczych, prac naukowych, które ukazują się każdego tygodnia, każdego dnia. A mimo wszystko, proszę zobaczyć, istnieje nadal duża grupa chorób, wobec których jesteśmy właściwie bezradni. Do takich chorób należą w dalszym ciągu choroby mitochondrialne. Ale ten olbrzymi gmach wiedzy, zbudowany, no na pewno w przyszłości pozwoli nam, a rozbudowywany nadal. Na lepsze zrozumienie patomechanizmu chorób mitochondrialnych, a co za tym idzie, skuteczne ich leczenie, diagnozowanie, i co chyba najważniejsze, wobec tego, że medycyna staje się w coraz większym stopniu medycyną prewencyjną, profilaktyczną, na profilaktykę, która będzie hamowała rozwój tych chorób, czy uniemożliwiała rozwój takich chorób, nawet w przypadku nosicielstwa. Niektórych z typów mutacji, które towarzyszą chorobom mitochondrialnym. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na kolejne wykłady w cyklu Medyczna Środa.